Dzisiaj nauczymy się piątej części piosenki Me Too, Meghan Trainor. Będzie to już ostatnia nasza część w tym układzie. Tam jest taka wstawka muzyczna między zwrotkami a refrenem i ona właśnie się zaczyna w naszej piątej części. Skończyliśmy na refrenie. Było klaśnij prawa ręka, klaśnij lewa ręka. I na tym się kończy. I teraz mamy uwagę. Na sam początek prawą nogę do boku. Prawa ręka opada w dół. Raz, dwa. Teraz zamieniamy nogi, czyli dostawiamy prawą i od razu w tym samym jakby momencie, w delikatnym podskoku, będziemy stawiać lewą nogę do boku i lewa ręka będzie szła do dołu. Uwaga, szybciej wygląda to tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamiana znowu jest pięć, sześć. Na siedem, osiem. Ręka prawa idzie do góry, a prawa noga ściągamy ją do lewej. 7, 8. I wtedy stajemy na złączonych, prostych nogach, a ręce są do dołu. Czyli uwaga, jeszcze raz ta zamiana. Stoję, raz, dwa. I teraz na trzy szybko dostawiam nogę i od razu lewą przenoszę. To jest 3, 4. Na 5 znowu przysuwam i szybko ciach. Noga jest na 6 do boku. Na 7, 8 tylko ściągam. Teraz na raz odstawiamy prawą nogę do boku. Ręce mamy złączone, tutaj dłonie nad głową. Jest raz, dwa, bioderko w prawo.
3, 4, bioderko w lewo. I teraz jest szybko. 5, 6, 7 i 8. Czyli są dwa wolne i cztery szybkie. Kolejny krok. Będziemy pracować tak jak na rozgrzewce, biodrami, przenosząc je tyłem po półkolu. Czyli w ten sposób. Do przodu i do przodu. Do przodu i do przodu. Od lewej strony do prawej, mocno zarzucając całe ciało. Mhm. I najpierw w prawą stronę. Prawa ręka zgarnia wszystko po drodze razem z nami. Mhm. I teraz biodra idą w lewo, ręka nam opada za siebie, lewa jest do góry, kiedy lewe biodro kończy ruch z przodu. Teraz znowu mamy w prawą stronę, zgarniamy ręką i teraz w lewą stronę i tutaj kończąc ruch w lewą stronę biodrem, zamykamy prawą nogę do lewej i ręce na 8 będą za głowę. Będziemy uginać delikatnie prawe kolanko. Zrobimy to troszeczkę szybciej. Czyli uwaga. Skończyliśmy 7-8, czyli w lewą stronę biodro. I teraz bierzemy je w prawą, tylko przenosząc od razu do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mhm. I teraz mamy ręce na prawe kolano i tutaj cały czas, słuchajcie, uginamy nogi, pracujemy bioderkiem i są ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mhm. I na tym kończy się ta wstawka, czyli to są cztery ósemeczki, a potem powtarzamy wszystko od początku. Raz, dwa, tam jest stawka przed refrenem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Od tego momentu się powtarza, tam potem jeszcze raz jest refren, który też już bardzo dobrze znacie. Uwaga, powtarzamy na razie naszą piątą część, czyli dzisiejsze kroki, a potem sobie wszystko zatańczymy do muzyki. Uwaga, od prawej nogi do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 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 I potem są rączki. Ok, spróbujmy ten fragment zatańczyć z muzyką. I want.
feeling this way.